Debata dnia w Polsat News. Agnieszka Gozdera, dobry wieczór. Inflacja bazowa w sierpniu 9,9. Bazowa to jest taka, która nie uwzględnia, tylko wyjaśnia dla tych, którzy są niewtajemniczeni, cen energii i żywności. I od pieniędzy zaczniemy. Zresztą o pieniądzach w ostatnich dniach i tygodniach mówimy bardzo dużo. Ze mną w studiu Paulina Henik-Kloska, Polska 2050. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Robert Kwiatkowski, PPS. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. I Paulina Henik-Kloska. Pani poseł, widzi pani? Nie, panie pośle, właśnie chciałabym, żeby pan został. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo uprzejmie dziękuję za zaproszenie. Ja dzisiaj debiutuję, więc może to dlatego. Ale nie ma paska po raz pierwszy na ekranie. Wybaczy pan. Dobry wieczór jeszcze raz. Wszystkim mam nadzieję, że liczba wpadek wyczerpana w tym punkcie. Chcę zapytać, jak politycy to robią, że likwidują problemy, te, o których wspomniałam, panie pośle, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo to Izabela Leszczyna w Radiu Z u mojego redakcyjnego kolegi Bogdana Rymanowskiego mówi tak. Inwestycje spadły na łeb, na szyję, mamy zapaść w inwestycjach. Nie jesteśmy w stanie skorzystać z miliardów euro, które leżą na stole w Unii Europejskiej. Inwestorzy się od nas odwracają. Dług Polski jest prawie najdroższy w całej Unii Europejskiej, bo nie mamy wiarygodności. No i ja chcę powiedzieć Polakom, to wszystko, te problemy znikną. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak. Któż trzyma tę różdżkę, panie pośle? Któż jej użyje? Jak to się będzie działo, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przestaniemy mieć inflację, problemy z zaopatrzeniem w surowce? Wszystko to, z czym Polacy się borykają w ostatnich miesiącach. No, przede wszystkim powinniśmy mieć rząd, który umie przewidywać swoją bierność. Nie walczy z inflacją wtedy, kiedy można było, a później doprowadza do katastrofy. Bo przecież to, co się dzieje w naszym kraju, to jest katastrofa. Katastrofa dla gospodarstw domowych, dla budżetów rodzinnych, dla wydatków, które są gigantyczne. Mamy również nowe dane dotyczące skrajnego ubóstwa, które jest porażające, szczególnie w gospodarstwach rencistów i tych, którzy żyją ze świadczeń społecznych innych niż renty i emerytury. No do tego dochodzą gigantyczne ceny prądu, gazu. Panie pośle, to jest diagnoza. To jest diagnoza. A pani posłanka mówi o czarodziejskiej różdżce, której użyjecie, kiedy byście doszli do władzy. I te problemy mają zniknąć. Więc chciałam zapytać, jaka jest recepta, bo przypomnę, że państwo jeszcze niedawno chcieli rozdawać po 3000 dodatków wszystkim, nie tylko tym, którzy opalają węgiel. I to państwa pomysłem była 20% podwyżka w budżetówce. Więc to jest dosypywanie pieniędzy na rynek. I te pomysły i te propozycje pani redaktor są aktualne. Bo, więc jak ma zniknąć inflacja? Podwyżek od się borykamy, budżetówce nie było, a zarządy spółek Skarbu Państwa wypłyciły sobie dodatkowe premie w pierwszym półroczu. No to pokazuje, że są ci, którzy mogą spać spokojnie, ci, którzy mają są zabezpieczeni przed zimą i ci, którzy od wielu lat są niedostrzegani przez rząd. Nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, ci wszyscy, którzy są, czy urzędnicy, którzy są w strefie budżetowej. Dodatkowo jeszcze pani posłanka Leszczyna mówiła o bardzo ważnej rzeczy. Dlaczego nie mamy środków z krajowego programu odbudowy, z KPO? To są środki, które są niezbędne. Ale ja rozumiem, żeby czy to jest jedyny publiczne. Państwa pomysł na zlikwidowanie nie, panie problemów? Ten program jest konkret, panie pośle? Ten program jest zbyt krótki, żebyśmy teraz przedstawiali dokładny plan tego, jak walczyć panie z inflacją. Panie pośle, mamy przed sobą jeszcze, nie chcę skłamać, 41 minut. Proszę, nie mówię, że o tym cały czas, ale proszę. Ale nie, pan, to jest kolega tutaj. Chce pan oddać głos koledze. Jeden pomysł niech pan powie, proszę, o tej czarodziejskiej różdżce. Jeden pomysł. Nie, wie pani, ja nie mam czarodziejskiej różdżki, to powiedzmy sobie szczerze. Po prostu konkretne i konsekwentne działania rządu i polityka pieniężna, którą kreuje, i polityka gospodarcza w szczególności, bo pieniężna to jest Rada Polityki Pieniężnej i NBP, a gospodarcza to jest rząd, mogła doprowadzić do tego, że inflacja w Polsce nie wynosiłaby 6,1, jak twierdzi GUS, 6,7, jak twierdzi NBP, w tym inflacja bazowa 5,5%. To jest największa. Panie pośle, zaczęłam od tego, że mamy 9,9 inflację bazową. 9,9, przepraszam. Więc to są dane, które dzisiaj otrzymaliśmy również od szefa Narodowego Banku Polskiego. No tak, ale
No dobrze, okej, bo tu się bardzo państwo zgłaszają. Tak. Panie pośle. No, jeśli... Czyli idziemy od lewej, proszę. Od lewej to Piotr Król. Nie, od lewej mojej. Pamiętaj, że marszałkiem Sejmu jest pani redaktor. Odpowiedź na to pytanie wydaje się być banalnie prosta, bo różdżkę w ręku powinien trzymać różdżkarz. I wtedy już państwa problem. Wreszcie digitator. Ale ja właśnie rozmawiam o tym z państwem, bo widzowie też chcą wiedzieć, czy politycy im obiecują, czy są właśnie różdżkarzami, magikami, czy są poważni. Czy są poważni. Znaczy, tak. Problemy polskiej gospodarki biorą się, jak słusznie poseł Szczerba zauważył, także z tego, że nie mamy KPO. KPO to jest kilkadziesiąt miliardów euro, które gdyby przypłynęły i zostały zamienione zazwyczaj w Narodowym Banku Polskim, w Banku Centralnym, to już wpłynęłoby to na kurs. Kurs walutowy przyczyniłby się do tego, że importowane dobra byłyby trochę tańsze. To już by zmniejszyło inflację od 1,5 do 2 punktów. O KPO powie każdy, kto jest z opozycji, panie pośle. Dobrze. A co z programami socjalnymi? To mnie na przykład ciekawi. Ale wie pani, programy socjalne są specjalnością tego rządu i bardzo dobrze. Nie będziemy z tego nic uszczuplać. Tylko problemem nie są programy socjalne, tylko inflacja. Bo co z tego, że pani rozdaje coraz więcej pieniędzy, jak pani nakłada na Polaków niewidoczny podatek w wysokości 15%. Tak, ale ja pytam z uporem godnym maniaka, przepraszam, że tak sama siebie skrytykuję. Czy programy socjalne typu, bo już to jest bardziej program socjalny niż demograficzny 500+, ma trafiać do wszystkich, czy ma być celowany? Pyta mnie pani. Moja osobista odpowiedź jest taka, że to powinny być programy celowane. To znaczy państwo powinno pełnić swoją rolę aktywnie. Ten rząd wyspecjalizował się w rozdawaniu pieniędzy w najłatwiejszy sposób, to znaczy każdemu. Co to znaczy? To znaczy, że jest bardzo wielu takich, którzy nie muszą dostać, a dostali i bardzo wielu takich, którzy, tak jest, i bardzo wielu takich, którzy dostali za mało, bo dla niektórych 500+, jest niepotrzebne, bo zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, ale są tacy, dla których te 500+ to jest za mało, bo zarabiają bardzo mało albo mają dość trudną sytuację. No ale pani pytała, o recepty i nie tylko w formie różdżkarza. No bo jest pytanie o koszty energii. Jeśli my mamy informację, że 68 miliardów złotych zostało przez ten rząd przejedzone, przetracone, a otrzymali te pieniądze w ramach ETS-ów, to znaczy za handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, to ja się pytam, dlaczego tych pieniędzy nie można było zainwestować w fotowoltaikę? Dlaczego nie można było szybciej zlikwidować ustawy eliminującej tak naprawdę energię z wiatrów? Dlaczego w Polsce, kraju w sumie rolniczym, nie ma w każdej gminie biogazowni? Dlaczego tak się dzieje? To PSL to kwestia, o to pyta Tylko PSL, opozycja o to pyta, ale chwała kolegom z PSL-u. I widzi pani, są konkretne odpowiedzi? Są konkretne odpowiedzi, tylko ten rząd nie chce słuchać. Pytam tak naprawdę państwa o to, na co nas stać w trudnych czasach. Pani poseł. Myślę, że w tak trudnych czasach trzeba być z Polakami szczerym. I to nie będzie taki proces jak machnięcie magiczną różdżką, ale oczywiście, że są rzeczy, które należy zrobić, żeby tą inflację w końcu gasić. Czy cieszę się, że wszyscy już jesteśmy zgodni, że trzeba uruchomić KPO? Przynajmniej po stronie opozycyjnej, bo gdy rok temu mówiliśmy o tym, że to może być czynnik antyinflacyjny, bo odbuduje silnik inwestycyjny i jednocześnie będzie naturalną interwencją na rynku walutowym, to niektórzy nas atakowali. Dzisiaj już i ekonomiści, i politycy są tutaj zgodni. Tak, trzeba uruchomić te środki. I co dalej? Druga rzecz. Dzisiaj mamy dwa silniki mocno napędzające inflację. To jest słaba złotówka i presja taryfowa w energetyce. To są dwa główne silniki napędzające, które mogą doprowadzić, zwłaszcza energia, do wtórnego szczytu inflacyjnego na początku roku. I to trzeba absolutnie opanować, na tym się skupić. Czyli jeżeli chodzi o energię, to my mówimy prosty plan. Po pierwsze oszczędzać. To rząd mówi też, oszczędzać, i pani minister Moskwa mówi, 17 stopni mam w mieszkaniu, wytrzymuję. Ale prawda jest taka, że najtańsza
energia to energia zaoszczędzona. Do dziś w moim świetle oświetlana jest katedra, są różne iluminacje. Panie mieście, tak w Gnieźnie, tak? Tak, tak. Przepraszam, jest to czas, żeby zrezygnować z efektów świetlnych, które mają charakter estetyczny w pierwszej kolejności. Dobrze, a dalej? Mniejszać. Druga rzecz, trzeba rozwiązać problem rosnących marż w energetyce. I tu miesiąc temu mówiliśmy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków, monopoli i oligopoli. Dzisiaj mówi o tym Bruksela, zapowiadając interwencję, bo rozwarstwiają nam się koszty produkcji energii z faktycznymi rachunkami za energię. Nie ma uzasadnienia ekonomicznego na 300-400% wzrosty cenników taryf energetycznych, które dotyczą dzisiaj biznesu czy miast. Dobrze, to już do pana. Dobrze, pani poseł, stop, bo ja muszę naprawdę bardzo państwa tutaj dzisiaj... Ale jeszcze do tego, konsumpcję. Trzeba zacisnąć konsumpcję, ściągając pieniądze z rynku. I teraz jeżeli prezes Glapiński wychodzi, jest dobrze, będzie jeszcze lepiej, jest świetnie, to nie mówi, słuchajcie Polacy, trzeba zacisnąć pasa, trzeba oszczędzać, tylko mówi, słuchajcie, jest dobrze, okay, ale jest tak, że ja słucham państwa i część z państwa mówi, trzeba oszczędzać, zaciskać pasa, ale za propozycjami PiS-u, które są właśnie programami pomocowymi, w Sejmie podnoszą rękę wszyscy. Ale jeszcze pani nie, przepraszam, pan... Nie, teraz poseł Król, bo jest 12 minuta programu i teraz pan poseł Król. W programach pomocowych i z tego powodu nie zagłosowaliśmy na przykład za różnymi dodatkami. Jak rzeczywiście opozycja wyjmie czarodziejskie swoje różdżki i sprawi to, czego nie możecie sprawić kolejny miesiąc, bo inflacja na razie rośnie, to przegracie wybory, krótko mówiąc. Pani redaktor usłyszała, na czym ta czarodziejska, bo ja z dużą uwagą słuchałem szczególnie... Ale to była przenośna. A KPO przecież, będzie, panie pośle? Na pewno nie będzie takiego. Ja mówię o szeregu rozwiązań. Ale przepraszam państwa. Nie, mówię, odnoszę się do tej czarodziejskiej, rozumiem, że utożsamia się z obozem Platformy, pan poseł. A wie pan, a jak rozmawiamy o wydatkach, to na przykład chcę pana zapytać, bo już czytam, czy ja się mogę odnieść do tych głosów? Już, sekundkę tylko, bo na przykład czytam, że będziemy w listopadzie demontować te ławki patriotyczne, z których każda kosztowała 100 tysięcy złotych i postawiono ich w każdym województwie. Te takie. Nie jestem entuzjastą tych ławek, panie redaktorze. Panie pośle, tam się właśnie wyświetla za panem, pan ma podgląd. Widziałem ją, nie. Ale to są nowe. I było nas stać na to, żeby za każdą z takich ławek zapłacić 100 tysięcy. Pozwolę sobie tylko zauważyć, że to jest jakaś koncepcja Banku Gospodarstwa Krajowego, więc raczej rząd za nią bezpośrednio odpowiada. Ale ktoś wydał na to pieniądze. To prawda, ale ławeczki nie podległości. Przepraszam bardzo, pan poseł... Przepraszam bardzo państwa, bo pan poseł czekał bardzo długo i chciałby się odnieść teraz do państwa propozycji. To może po kolei. Pan poseł mówił m.in. o fotowoltaice, tylko chciałbym przypomnieć, że w 2020 roku ten wymóg wynosił 15%, my mamy 16%. No to jest akurat argument nietrafiony. No jak? Ale Robert, czy ja cię przerywałem? No bo... Nie, no ale trzymaj się faktów. No to trzymam się faktów. To w programie sprawdzisz, musisz napisać SMS-a i przeprosisz. Co do czarodziejskiej różdżki, też czekałem na odpowiedź, ale jej nie ma. Prawda jest taka, że dotychczas w Rzeczpospolitej po 1989 roku nie było rządu, którego spotkałyby taka ilość zewnętrznych negatywnych czynników. No to każdy obiektywnie musi przyznać, bo najpierw COVID, teraz wojna na Ukrainie. Do tego niezwykle negatywne zachowanie Rosji, ale z drugiej strony to, co cenię i dlatego będę bronił rządu, bo właściwie natychmiast są proponowane rozwiązania. Bo jeżeli mówimy o tym sektorze energetycznym, który w tej chwili i cen energii, który będzie dotykał gospodarstw domowych, no to mamy już twardą zapowiedź i mamy plan polegający na tym, że do tych 2000 kW zużycia rocznego będzie stała cena, a to jest coś, czego ludzie oczekują. Według naszych wyliczeń wynika, że około 8 milionów gospodarstw domowych powinno nie odczuć znaczącej podwyżki cen energii. Po drugie, jeszcze większa na 2600 kW dla rodzin wielodzietnych i dla gospodarstw rolnych. No i ten dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych w wysokości 1000 zł. I kolejna, bo to co, ja się zgadzam z tą częścią wypowiedzi pani poseł, natomiast jest jeden element, który w mojej ocenie jest proinflacyjny, no to jest cena paliwa. No cena paliwa po wybuchu wojny w Rosji też nam oszalała. To
to, no to... Ale tą cenę mamy wysoką, z uwagi na spadek złotego. Czy ja komuś, czy ja komuś uspokoiłam? Wycena ale ja tego nie neguję, tylko nie padł ten element, który w mojej ocenie jest niezwykle... Tylko, panie pośle, powiem jedną rzecz, że w 2018 roku, to są oficjalne dane, 49% gospodarstw zużywała więcej niż te 2000. Tak. A to prawda, natomiast proszę popatrzeć... Więc to znaczy, że jeśli się dane nie zmieniły, bo tego też, ja rozumiem, że nie ma nowszych danych, przynajmniej nie, ja ich nie znam, to mniej więcej połowa gospodarstw będzie poza limitem. Nie, tak? Dziękuję za tą uwagę. Ile oni będą tak naprawdę płacić? Panie redaktor, mechanizm jest pomyślany w ten sposób, że była delikatna motywacja do tego, żeby to 10% oszczędność prowadzić. No bo ja się tutaj zgadzam z tym, że trudno będzie bez takiego motywatora w zakresie tego, żebyśmy mieli taką... Z jednej strony to jakby podkręcanie takiej atmosfery niepewności, budowania strachu w mojej ocenie niczemu nie służy. Natomiast jeżeli Polacy będą widzieli, że ta cena została zablokowana na pewnym poziomie, a z drugiej strony będą mieli motywator polegający na tym, żeby o 10% na przykład obniżyć to zużycie energii, no to to są te dwa elementy, które powinny pozytywnie na tym rynku zafunkcjonować. I tak na tym ten mechanizm po prostu polega. Czyli trzeba powiedzieć Polakom, być może tu i teraz, po prostu oszczędzajcie, dlatego że to się będzie wam opłacać. Tak? Trzeba Polakom powiedzieć, że nie wpadajmy w panikę, mamy rząd, który stara się szukać rozwiązania że zablokujemy cenę energii elektrycznej tak, żeby na poziomie gospodarstwa domowego nie było niezapowiedzianych sytuacji. Słyszę panią minister Moskwę, która mówi, że do 17 stopni, wie pani, ja sobie nie wyobrażam 17 stopni mieszkania na przykład z małymi dziećmi. No ja też nie sądzę, żeby to wypowiedź... To będzie po prostu, przepraszam, ale trudne. To jest trochę tak jak ze średnią. Natomiast, panie redaktor, to co jest jeszcze... Dlatego bo ja rozumiem, że... Ale że pani poseł, jedno zdanie powiem, które myślę, że państwo się zgodzą. Jest jeszcze kwestia odstawania Polski. Mamy specyfikę zużycia energii. Znaczy oczywistym jest, że energia zużywana w nocy jest niższa, ta energia zużywana w dzień jest wyższa. Natomiast w Polsce ta energia zużywana w nocy jest średnio niższa od tej średniej europejskiej. Ja trochę jestem wykładowcą akademickim, zrobię jakiś taki eksperyment. Pytałem studentów, a kto z was podnieście ręce, kto z was ładuje urządzenia typu smartfon, tablet, etc. na noc? No to się okazało, że może 30%. No to jest też jeden z takich drobnych elementów, które warto wykorzystać. Pan poseł się wyrywa bardzo, po pierwsze, to chyba powiedział bardzo wyraźnie pan poseł Kwiatkowski, czyli że zostało przejedzone blisko 70 miliardów złotych na transformację energetyczną. Można było te pieniądze wykorzystać. Dzisiaj energia byłaby o wiele tańsza, gdyby przez ostatnie 6 lat te środki zostały wykorzystane w sposób właściwy. Pani redaktor wspomniała o tych ławkach. One miały symbolizować te polskie inwestycje, ale wie pani, ja uważam, że taka ławka powinna powstać w Ostrołęce, tam gdzie była ta elektrownia węglowa, która kosztowała blisko 2 miliardy złotych, gdzie NIK stwierdził, że 1,3 miliarda to są nieodwracalne straty. Więc to są również zaniedbania ostatnich lat, wtedy kiedy Unia Europejska mówiła, odchodźmy od węgla, odchodźmy od elektrowni węglowych. No rząd Kaczyńskiego konsekwentnie mówił, no nie, musimy wygrywać w Ostrołęce, w Okręgu Siedleckim i róbmy tam wielki zakład pracy. Jak ten zakład pracy wygląda, no to właśnie widzimy w tej chwili, byliśmy tam z posłem Jońskim ostatnio. I druga ważna sprawa, bo pani pytała, jakie są te różdżki. No nie ma jednej różdżki, oczywiście, że nie ma jednej różdżki, ale jest minister aktywów państwowych, który sprawuje nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. I zobaczmy, co się dzieje po pierwszym półroczu. Gigantyczne zyski spółek paliwowych. Nie ma gigantyczne zyski. Czyli że się nie dzielą spółki. Gigantyczne zyski spółek. Zarabiają na biedzie spółek paliwowych, czyli drenują nasze portfele na stacjach benzynowych. Gigantyczne zyski spółek energetycznych drenują nas za wysokie rachunki za energię, za prąd. I wysokie zyski kogo? PGNiG-e. 15 miliardów zysku w półroczu. To pokazuje, że rząd miał narzędzia, żeby te marże, żeby te opłaty, były taryfy znacząco były niższe. I dzisiaj tak naprawdę stoimy przed gigantyczną sytuacją. Druga sprawa, ja muszę też wziąć, tak powiem, w obronę chociażby mieszkańców miast.
Większość w tej chwili mieszkań nie ma kuchni gazowych. To są płyty indukcyjne, płyty elektryczne i w takich gospodarstwach domowych to zużycie energii będzie znacząco większe. Ja nie wiem, czy większość w mieszkaniach nowobudowanych tak jest, nie wiem, czy większość. Natomiast, większość? Czy ja mogę odpowiedzieć, panie redaktorze? Jeszcze króciutko, jednym zdaniem i już państwo. Jedno zdanie, panie pośle. Bo tam jest różnica dla mieszkań jest dość duża łatwość, na wsiach i w Warszawie. Jest dość duża łatwość jakby mówienia czy rzucania takich oskarżeń. System ETS jest systemem w całej Unii Europejskiej. I teraz się okazuje, że Polska była jedynym krajem, w którym my mogliśmy z tym robić, co chcieliśmy. Nikt tego nie nadzorował. Mieliśmy wyjątkowo duże wpływy. No fakty są takie, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ETS funkcjonował u nas i Unia Europejska, jak w każdym kraju, nadzorowała wydawanie tych środków. Ale jest dyrektywna. Nie, to rząd raportuje do... Przepraszam państwa, bo... I jakoś nie stwierdzono w tym zakresie jakichś nieprawidłowości. No, ale jakaś wartość dodana wydanych tych pieniędzy. Czy ja panu przerywałem? No nie, ale to jest mój czas w tej chwili. Pan już miał przed chwilą. Teraz już jeszcze pamiętajmy o samorządach. Pośle, metro, kolej, trolejbusy, tramwaje, teraz to też jest Robert energia elektryczna. I potem pani poseł. Tak, dwa krótkie punkty, bo jak mówiłem o tym różdżkarzu, to było tylko pół żartem, ale to jest także pół serio, bo zależy od tego, kto prowadzi na przykład politykę monetarną. Jak dalej będziemy mieli na stanowisku prezesa Banku Centralnego dżentelmena, który robi z siebie i z tej instytucji, którą reprezentuje, pośmiewisko, to zaufanie do Banku Centralnego, do polityki monetarnej i do państwa będzie jakie jest. A to widać na przykład po kosztach obligacji dziesięcioletnich, po tym jak polska gospodarka i jak polski bank centralny jest traktowany. I druga uwaga jest taka, bo pani redaktor pytała, ile nas to będzie kosztowało, te koszty energii. A ja bym dołożył jeszcze pytanie takie, kiedy nas to będzie kosztowało, ponieważ te dopłaty do 2000 kWh są rozłożone na rok. Na rok 2023, czyli jak będą jakieś dodatkowe koszty i ludzie będą już płacili zgodnie z taryfami rynkowymi, bez tych zamrożonych poziomów, to oni to będą płacili w 2024 roku. Dlaczego to ma takie znaczenie? Bo jesienią 2023 roku, proszę państwa, są wybory i rząd robi wszystko, żeby przesunąć problemy i rachunki po wyborach. Na razie rząd taka jest istota... czy przesuwa jedne wybory, czyli wybory samorządowe na wiosnę 2024. Pani profesor, ale to nie ma związku z cenami energii. Jeżeli chodzi o w ogóle ławki patriotyczne, to zupełnie, panie pośle, nie rozumiem, dlaczego polskie ławki patriotyczne są w kolorze flagi rosyjskiej. To po pierwsze. Po drugie... Być może kolor chodzi... jest najmniejszym ich problemem, bo one schodzi, zdaje się rozmiękają. Tak, to prawda. Ja jestem z miasta, które ma flagę jak Rosja, ale nikt nam jeszcze z tego tytułu nie robił... No ale jak już robimy ławki patriotyczne... No ale to już idźmy na całość. To jeszcze niech pani powie, że ja przyjechałem z miasta, które ma flagę jak Rosja. To taki złośliwy żarcik, panie pośle. To jest nasz najmniejszy problem kolorowy. No to niech pani idzie na całość. Tak, że wy wydaliście na nie pieniądze zamiast, nie wiem, dofinansować ileś pomp ciepła. Mogłaby pani przypomnieć, ile Nowoczesna nie wpłaciła do budżetu państwa długów? Żadnych. Nie ma. Żadnych. No, znaczy to w ogóle, jakby jak pan wie, jestem w Polsce 2050, ale Nowoczesna nie ma żadnych. Pani zmienia partię z prędkością światła, ale ja pamiętam, że pani była w Nowoczesnej. W stosunku do budżetu państwa. Proszę nie przeszkadzać mi. A po drugie, proszę nie kłamać. A czym ja skłamałem? Przecież to chodziło o sprawozdanie wyborcze. Ale pani redaktor, ja nie mogłam nic powiedzieć. No mogę? Znaczy, no mogła pani powiedzieć. No nie, mówi pani dalej. Pani poseł. Rosyjska flaga jest wszędzie. Podstawowy problem ustawy 2H jest taki, że on pozostawia na lodzie rodziny 2+1 i 2+2. Bo w tych gospodarstwach zużycie statystycznie jest większe, bo nie da się ukryć, że im więcej osób w gospodarstwie domowym, tym zużycie rośnie. I to widać po danych GUS-u. Ta ustawa, niezależnie od zasobności portfela, premiuje, znaczy pierwszy raz zrobił coś, to prawda, PiS, dla osób jednoosobowych gospodarstw domowych i dwuosobowych. Więc... Czy mówi pani o tych 2000, tak? Tak, no bo wiadomo, że znaczy to statystycznie po danych GUS widać. Nie dopuszcza jest to, że nie uwzględnia się w tym w ogóle w żaden sposób współczynnika dochodowego i liczby osób w gospodarstwie domowym. Tam jest ciut wyższe od trzech dzieci, ale tak jak pani mówi, no, dwójka małych dzieci w domu, ciężko jest oszczędzać na ogrzewaniu i tak samo nie promuje w ogóle osób, które na przykład samoczynnie zainwestowały pieniądze w transformację energetyczną, instalując sobie pompy ciepła, które zasilane są też prądem. One z założenia już wpadają w wysoki próg cenowy. Szanowni państwo,
mimo że z tego prądu nie tylko płacą za lodówkę, pralkę, oświetlenie, ale też za ogrzewanie właśnie. Bo, tak? mamy tak naprawdę jeszcze niespełna 10 minut. Ja myślę, że przy finansach zostaniemy, bo miałam wprawdzie jeszcze inne pytania. Panie doktor, ale bardzo ostre słowa padły pod adresem prezesa NBP. Jego tutaj nie ma. To będzie pan bronił Adama Glapińskiego? A czy tylko ja widziałem, że jak Adam Glapiński ślubował w Sejmie, to pewna posłanka rozrzucała jakieś papierki. A to nie jest istotne. Możemy się koncentrować na różdżce, a możemy się koncentrować na realnych problemach. Ale to może dla mnie realnie jest istotne. Zaraz, przychodzi bez pana Jońskiego, to pan sobie słabo radzi po prostu. Dla mnie realny problem jest to, że inflacja jest 16%. Prezes banku, profesor... A prezes NBP mówi, że będzie 3,6-3,8. Przychodzi prezes NBP do Sejmu. Ale to ja pana pytałam o sposób na to i pan za bardzo mi konkretnie nie odpowiedział. Przychodzi prezes NBP do Sejmu złożyć ślubowanie. Sytuacja jest bardzo złożona. Dość rozrzuca jakieś papierki, prawda, które potem panie sprzątające zbierają na kolanach, a ty mówisz, że prezes NBP... Ale ja do ciebie nie mówię. A ty mówisz, że prezes... No to pomyliłem się z Jońskim, sorry. Bo wy tak często razem chodzicie, że nie rozróżniam. Tak, no bo kontrolujemy ten rząd i również defraudację pandemii. Prezes NBP się ośmieszył tym, że ktoś rzuca jakieś papierki z tego, litości. Dobrze, ale panie pośle, przepraszam państwa, rzucanie papierków przez panią Yahirę zostało zauważone, odnotowane i ocenione. No ale pan poseł Błasko powiedział, że to prezes NBP się skompromitował. No dobrze, przepraszam pana, a wypowiedź pana prezesa o tym, że ktoś mówi, że wungla nie ma i nie będzie, to są horrendalne idiotyzmy, to była celna wypowiedź pana zdaniem? Z całą pewnością nie była celna, ale jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że ktoś podczas obrad Sejmu i ślubowania dokonuje takich rzeczy i to pozostaje bez żadnego komentarza. Wie pan co, w kolejnej części programu będę pytała między innymi związkowca i Bogusław Ziętek mówi z sierpnia 80. Jesteśmy frajerami, którzy, mówi to dla Interii między innymi, jesteśmy frajerami, którzy wydali 20 miliardów złotych na sprowadzanie do Polski 17 ton błota, panie pośle, bo chodzi o węgiel, który przyjechał. Jestem głęboko przekonany, że pan redaktor zapyta, gdzie, jakie próbki były palone, ile i co palono. Dziękuję bardzo, że pan jest przekonany. Nie, ale panie redaktor, jak ja to przeczytałem, to po prostu mi oczy z orbit wyszły. To nie jest węgiel. Oczywiście, że będzie pewnie jakiś part materiał węglopodobny. A pan, czy pan teraz tutaj daje sobie... Nie, nie daje. I rozmawiałem o tym, jak to przeczytałem, rozmawiałem o tym, wydaje mi się, z kompetentną osobą, czyli z wiceministrem... Kowalskim. Nie z Kowalskim, bo on chyba poszedł do rolnictwa. Jeżeli jestem na bieżąco, ja nie jestem solidarny. Nie jestem solidarny i nie jestem solidarnej Polski. I mam nadzieję, że niektórzy odnotowali takie fakty, że my węgiel kupujemy w tej chwili z różnych kierunków świata i on przyjeżdża rzeczywiście bardzo różnej jakości. I sprzedajemy z różnych kierunków świata. Natomiast powiedzieć o tym, że cały węgiel, który kupiliśmy, jest do niczego, w ogóle to jest błoto, to jest nieodpowiedzialność, bo ludzie tego słuchają i się tylko niepotrzebnie denerwują. Tego węgla nie ma przede wszystkim. No mówi dalej Bogusław Ziętek, ja o to dopytam jeszcze potem, że zabraknie tej zimy około 4 milionów ton węgla. Robert Kwiatkowski teraz, dobrze? Muszę już tak bardzo ten czas pilnować go krótko. Pilnować. Panie pośle, proszę. No, w sprawie Adama Glapińskiego. Przecież ja nie mówiłem o posłance Yahirze, tylko ja mówiłem o konferencjach prasowych Adama Glapińskiego, który wystawia ocenę nie tylko sobie, ale też instytucji, którą reprezentuje i państwu polskiemu. To po pierwsze. No a po drugie, szanowni państwo, niezależnie od tego, jakie będą poziomy dopłat i do czego, jest faktem, że tego węgla nie ma. Jest połowa września, zaczynają się przymrozki i mamy do czynienia z prawdziwym problemem. Więc jeśli można mieć jakąś prośbę na zakończenie mojej wypowiedzi pod adresem przedstawiciela partii rządzącej, to tylko takie. Ogarnijcie się, bo to już nie chodzi o jakieś przepychanki słowne w studio, tylko o realne problemy milionów polskich rodzin, zwłaszcza tych uboższych, bo tak się składa, że to one opalają swoje domy. Czego by rząd nie zaproponował, to jest źle. Węgla nie ma. Jeden węgla projekt ustawy, którą złożył PPS w tej kadencji. Jeden. Węgla nie ma. Jeden projekt ustawy. Chcę tylko powiedzieć, że prognozy na ten weekend przewidują już pierwszy śnieg, więc czasu rzeczywiście nie ma. Paulina Henik-Kloska. Ja obawiam się, że obawy związkowców mają bardzo wiele wspólnego niestety z prawdą, ponieważ dobrze wiemy, że 2 tygodnie temu PiS ustawowo zawiesił na 2 lata normy emisji paliw stałych i normy zanieczyszczeń w ciepłowni. No wie pani dlaczego, tak? Po to, żeby można było palić węglem takim, właśnie o to chodzi, że jeżeli
sprowadzają zamiast węgla odpad kopalniany na przykład do Polski, no to będą tym palić. Nie, dlatego, że takim węglem, jeżeli to jest tak, jak mówi pan Ziętek, nie da się palić nawet w piecach w komunalnych. No po prostu nie da się tego zrobić. Ale zawiesili te normy i tu mam do moich kolegów bardzo wiele pretensji, bo głosowali za ustawą, w którym te normy wywalano na 2 lata z systemu prawnego polskiego. To jest zmuszanie ludzi, żeby wybierali między tym, czy chcą umierać na zawał czy udar, czy chcą mieć ciepło. Ja powiem tak, ludzie na pewno nie chcą zamarznąć, bo ta perspektywa krótka jest najważniejsza. Oczywiście, że nie. Tylko gdyby rząd zabrał się za importowanie węgla, wtedy, kiedy w marcu minister Moskwa pisała do pana premiera Morawieckiego w sprawie tego właśnie, że zabraknie 4 czy więcej nawet ton węgla ton węgla zimą w Polsce, to dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu. Pan Szczerba teraz, bo naprawdę muszę pilnować czasu. A niestety wtedy rząd zabrał się do pracy, stanęli w kolejce w ostatnim Michał momencie. Szczerba i sprowadzają byle jaki węgiel do Polski. Nie wiem, o czym moja koleżanka serdeczna mówi, ale... Głosowaliście za ustawę. Nie, to właśnie Senat złożył poprawkę, która wycofywała to zniesienie normy na paliwa, które są używane w procesach węglowych i również zniesienie norm na emisję spalin z ciepłowni, więc to są poprawki, które oczywiście odrzuciła większość rządowa. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, jak głosowaliśmy ostatecznie, więc jakby ważne jest to, że mamy kryzys energetyczny, a za chwilę będziemy mieć kryzys zdrowotny. I o tym też mówimy konsekwentnie jako Koalicja Obywatelska, że nie smog zabija. Że smog zabija, że 50 tysięcy ludzi umiera rocznie z powodu smogu. To są różnego rodzaju choroby, więc dzisiaj mamy sytuację taką, że spółki Skarbu Państwa sprowadzają materiały węglopodobne. I pani redaktor twierdzi, że nie będzie można z tym w ogóle... To twierdzą związkowcy, ja ale my również mamy swoje analizy, z których wynika po prostu, że to jest materiał szkodliwy dla środowiska i dla zdrowia. Bo macie swoje analizy, czy kto tam był, żebyśmy widzieli, z czym mamy do czynienia. Mamy swoich posłów, którzy dokładnie analizują to, co przypływa, co do... chociażby na Pomorze Zachodnie. I to rzeczywiście ten materiał jest pobierany i to nie jest węgiel. Problem niestety jest, panie redaktor, taki, że my sprowadzamy materiał węglopodobny, a jednocześnie spółki Skarbu Państwa nadal eksportują węgiel z polskich kopalni. Minuta do końca. Rzeczywiście są dane, panie pośle, że my wyeksportowaliśmy ponad 3 miliony ton. Tylko w tym roku bodajże, więc coś chyba się nie zgadza. No ale prywatne podmioty, panie redaktor, w Polsce nie przestały działać. No to po pierwsze... Między styczniem a lipcem, doprecyzuję, 3,7 miliona ton węgla o wartości ponad 4 miliardów złotych sprzedaliśmy. Gros handlu węglem w Polsce realizują prywatne podmioty. No okej, ale co jest ważniejsze, żeby zarabiały prywatne podmioty, czy żeby pomocy nie zamarzały? Ja nie oceniam tego, co jest ważniejsze. Naszym kluczowym zadaniem, naszym kluczowym celem jest to, żeby Polacy mieli ciepło zimą i będziemy ten cel realizować różnego rodzaju metodami, być może czasem takimi, które na dłuższą metę wydają się kontrowersyjne, na przykład tym, że będziemy palili gorszej jakości węglem w elektrowniach po to, żeby zapewnić prąd i żeby zapewnić ciepło. No, patrząc pani w oczy, tak, będziemy tak jeszcze robić, ale zrobimy wszystko, żeby Polakom było ciepło, bo władza odpowiedzialność nie polega na tym, żeby ludziom podkręcać emocje, prawda, na weekend i ich straszyć, tylko tym, żeby znajdować rozwiązania. Jasne, ale usłyszała pani redaktor jakieś konkretne rozwiązania? Pan by dzisiaj też powiedział Polakom, żeby zapytałem o jeden projekt ustawy, to powiedziałeś, że nie ma sensu składać. Życzę do pana z końca stołu. Jeżeli pani będzie łaskawa mnie jeszcze kiedyś zaprosić, nawet może przyjść 10 z opozycji, ja i tak będę bronił rządu, no to jest chyba oczywiste. Ale pan akurat słyszy, że opozycja między sobą się też różni. Dobrze, muszę kończyć. Czy Polacy mają na raty kupować rzeczywiście? Jedno z rozwiązań, które będziemy proponowali poza tymi, o których mówiłem i o których w media jest informacja, to będzie też takie rozwiązanie, że będziemy gwarantowali na przykład cenę węgla tego, który miał być kupiony w trakcie sezonu. Czyli że powiedzmy, że ktoś sobie zarezerwuje ten węgiel wcześniej, jego jeszcze fizycznie nie będzie, ale będzie wiedział, żeby się nie martwił o to, że... Już były ceny gwarantowane i się z niej wycofaliście. Czyli jeżeli kupił na przykład we wrześniu za jakąś cenę, to nie kupi drożej w grudniu. Tak. Dobrze, kończymy. Piotr Król, PiS, Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Polska 2050, Robert Kwiatkowski, PPS. Musiałam szybko, bo się czas skończył. Wracamy po krótkiej przerwie. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy.
Kiedy nazywasz się jednorodzinny, to ciężko jest żyć bez rodziny. Szukałem, ale wiecie jak to jest. Stoję tutaj pełen nadziei, ale pusty w środku. I czekam. A może właśnie na nich? Dzięki Oto Dom domy znajdują wymarzonych właścicieli, a ludzie wymarzone domy. Wejdź na otodom.pl, skorzystaj z kalkulatora kredytowego i sprawdź, na co cię stać. Oto Dom. Adresujemy marzenia. Trochę łaskoczę, ale lubię, jak po mnie rysują. Pan już tam był, prawda? Bardzo blisko szczytu, 25 lat temu. Na tej wyprawie straciłem prawie wszystko. Musimy skończyć to, co zaczęliśmy. To się nie uda. Nie po to tu przyszedłem, żeby teraz zawracać. Razem nie ma, że nie. Razem po prostu więcej się chce. Razem znaleźlibyśmy na Marsie ślady ży. Razem, że jest pełniejsze i dinozaury nie wyginęłyby. Bo nie ma nic cenniejszego niż drugie ży. Żywiec. Chce się ży. Zapytaliśmy Polki, jaki preparat z witaminą D wybrały. Detritin. Dlaczego? Bo to leki to z najwyższą dawką, a dla mnie to ważne. Mam niedobór witaminy D i polecono mi Detritin. Detritin. Dzięki temu, że to lek, mam pewność, że działa. Zapytaj farmaceutę o Detritin w dawce 4000. D jak Detritin. Złoty standard leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. W tę sobotę w Lidlu. Jaja złotanioska M lub L, drugi produkt, 40% taniej. Polski ser Gouda w plastrach, Pilos 300 gramów, drugi produkt, 44% taniej. 6,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Amango Premium, 41% taniej, 9,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. To wspaniałe uczucie, gdy możesz sprawić radość swoim bliskim. Wystarczy błyskotliwy pomysł i dobry plan. Resztę pozostaw Parkside. Już od soboty szeroki wybór narzędzi, na przykład. Młoty wyburzeniowe, różne modele w supercenach już od 449 zł. Odkurzacz do pracy na mokro lub sucho tylko 399 zł. I szlifierki kątowe okazja już od 129 zł. Przeglądaj nasze gazetki również online. Actimel? W naszej rodzinie pijemy go codziennie. Dla witamin D i B6, które pomagają wspierać odporność. Dla miliardów kultur bakterii LKCI. I dlatego, że dbamy o siebie i o siebie nawzajem. Actimel. Wspieraj odporność każdego dnia. Doritosy później. Pięć Doritosów później. Ikoniczny kształt, intensywny smak, mocne chrupnięcie. Doritos for the bold. Tu m'as fait tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus. Przyjemność ponad wszystko. Nowy Peugeot 308 SW. Wyjątkowa oferta dostępna tylko online. Robert Lewandowski rozkochał w sobie kibiców Wielkiej Barcelony. Czas na kolejne spotkanie z udziałem polskiego napastnika. Mecz Barcelona-Elche. Już w tę sobotę tylko w Ilewsport 1. Pozycja 220 w Polsat Box. Odczuwasz nerwowość, jakbyś kierowała ruchem lotniczym? Weź Magne B6 Forte. Lek, a nie suplement. W opakowaniu na miesięczną kurację. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. O, cześć! Kiedy chodzi za tobą coś słodkiego. Pingui! Wyjątkowy batonik Kinder Pingui. Bez konserwantów i barwników. Chłodna, chrupiąca, gorzka czekolada z pysznym mlecznym kremem. Kinder Pingui. Mamy sposób na słodycze.
Wygrywajcie z dziećmi nagrody od Kinder. Szczegóły i regulamin na kinder.pl. Dobrze, że są te wielosztuki, bo te batony, jogurty, napoje to w mig w pracy znikają. Jak ci koledzy? Akurat dzisiaj z domu pracuję. W domu czy biurze? Wielosztukuj napojem energetycznym Tiger po 3,30 przy zakupie dwóch i drażetkami M&M's po 3,50 przy zakupie dwóch. Żabka, mały, wielki sklep. Modivo. Wyrażaj siebie. O, jesteś już. Porównamy te kredyty. Marek, spokojnie. Zawsze możesz liczyć na rankomat.pl. Tu zaoszczędzisz, porównując kredyty topowych banków jak City Handlowy czy Alior Bank i wybierzesz najlepszy dla siebie. Rankomat.pl. Dni pasjonatów domu w Leroy Merlin. Setki hitów cenowych. To tylko niektóre z nich. To najlepszy czas na zmiany. Dni pasjonatów domu tylko do 4 października. Czekamy na ciebie. Leroy Merlin. Pójdziecie, kurczę, w radę z torbami, jakby dzieci źle jeździli. Nowe, ostrzejsze przepisy. Chcielibyśmy, żeby te przepisy dotarły przede wszystkim do tej naszej mentalności. Wyższe kary, więcej punktów. Nie wierzę w to, że bezpieczeństwo nam się poprawi. Raport o godzinie 21 w Polsat News. Miał jakiś drąg, kij i uderzył mnie prosto w twarz. Podlecieli, uderzyli mnie w głowę. On miał od razu spiąchy w twarz. Cała wieś sterroryzowana przez jedną rodzinę. Dla mnie to są wieczyste nieroby. Mieszkańcy napadani i bici, pozostawieni przez policję, prokuraturę i sądy na łasce agresywnych sąsiadów. Po 24 godzinach od zatrzymania oni wychodzą. Ja tu właśnie się obawiam o swoje życie. Państwo w państwie. Niedziela 19.30. W tej części debaty dnia Rafał Jedwabny, sierpień 80 w Polskiej Grupie Górniczej. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panie redaktor. I Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie redaktor. Do pana Jedwabnego pierwsze pytanie. Przed chwilą usłyszeliśmy zapewnienia ze strony posła partii rządzącej, że węgla starczy. Związkowcy mówią co innego. A może jest tak, że związkowcy chcą no, po prostu ratować swoje, przepraszam, stanowiska za wszelką cenę. Wie pan, branża, która ma być zamykana, bo to kolejne rządy realizują i po prostu może wyczuliście koniunkturę, już tak mówiąc cynicznie. Pani redaktor, szanowni państwo, górnicy nie czują tutaj potrzeby o walkę o stanowiska pracy, bo my te stanowiska pracy mamy zapewnione, zapewniliśmy sobie tą umową społeczną. Górnicy tak naprawdę mogliby dzisiaj usiąść i powiedzieć, co nas interesuje, że w kraju nie ma węgla. Ale to nie kto inny, jak ci górnicy, nie od tego roku, tylko od września zeszłego roku, pracują soboty, niedzielę na okrągło, po to, żeby ratować system energetyczny w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo wysyłaliśmy swoją energię za granicę do Niemiec, do Czech, tam gdzie jej brakowało. Więc tak naprawdę my dzisiaj nie musielibyśmy nic robić, tylko po to chodzimy do tej pracy soboty, niedzielę, 7 dni w tygodniu, 31 dni w miesiącu, żeby Polakom dać energię i żeby ogrzać Polaków. A proszę mi powiedzieć, jeżeli Bogusław Ziętek mówi o tym, że jesteśmy frajerami, bo wydaliśmy 20 miliardów na sprowadzenie do Polski 17 ton błota, to przesadza? Czy wy dysponujecie takimi rzetelnymi danymi, które potwierdzają tak mocne tezy? Nie, panie redaktor, szanowni państwo, oczywiście, że nie przesadza. Wydaliśmy miliardy złotych. My za 1/10 tego moglibyśmy zainwestować w polskie górnictwo i zabezpieczyć polski rynek i być krajem samowystarczalnym energetycznie. Niestety ktoś w tym kraju nie ma chyba rozumu, zakupił miliony ton towaru, który do niczego się nie nadaje. Tak naprawdę my potrzebowaliśmy węgli na rynki indywidualne, a rządzący ściągnęli miały, które dzisiaj w cenie, one na w porcie już kosztują 2100, ten węgiel trzeba jeszcze przesiać i te miały pewnie trafią do energetyki za 2300, 2400, może 2500. Energetyka to spali. Ja tylko przypominam, że na dzień dzisiejszy energetyka od nas węgiel dostaje za 200, 250 do 300 zł za tonę. Za chwilę odbiorą węgiel z portów, który będzie kosztował 2500, 2600. No i jak to się oczywiście zawsze okazuje, na końcu my jako Polacy zapłacimy za to w rachunkach. Pan Andrzej Guła teraz, czy państwo jako Polski Alarm Smogowy macie dane czy informacje na ten temat, jakiej jakości jest ten węgiel, który my sprowadziliśmy płacąc tak wielkie pieniądze?
Znaczy docierają informacje, że ten węgiel, który jest sprowadzany, jest węglem, który nie nadaje się do spalenia. Nas bardzo niepokoi to, że rząd zdecydował się na zawieszenie norm jakości węgla, a tym samym certyfikacja węgla nie będzie działać i klienci, którzy będą nas składać, kupować to paliwo, bo często to ciężko będzie nazywać węglem, a nawet nie będą mieli informacji, co kupują, nie będą wiedzieli, jaka jest kaloryczność tego surowca, ponieważ inspekcja handlowa nie będzie prowadzić kontroli świadectw jakości węgla ze względu na zawieszenie norm jakości węgla. Energetycy żartują sobie, że to, co przypływa do nas, do portów, to testuje się w tej chwili za pomocą lepienia tej mazi, bo ciężko to nazwać węglem, w kulkę i rzucanie o ścianę. Jeżeli to się do ściany przykleja, to znaczy, że jest zbyt mokre i nie nadaje się do spalania, bo będzie zatykać kotły. Natomiast nam nie jest do śmiechu, ponieważ to, z czym mamy do czynienia, jest bezpośrednim wynikiem tego, że rząd nie zabezpieczył węgla, który nadawałby się do spalenia w gospodarstwach domowych, ale to też jest wynikiem wieloletnich zaniedbań rządu w zakresie polityki związanej z efektywnością energetyczną. Polskie domy są bardzo nieefektywne energetycznie, używają bardzo dużo energii i gdyby w ostatnich latach, tak jak alarm smogowy apelował do rządu, podjęto wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej domów, gdyby rząd pomógł gospodarstwom domowym w przeprowadzeniu prac związanych z poprawą efektywności energetycznej, z termomodernizacją, z wymianą źródeł na sprawniejsze źródła ciepła, to dzisiaj polskie gospodarstwa domowe nie zużywałyby 9, 11 bądź 12 milionów ton węgla, tak się szacuje, tylko 5 milionów albo mniej. Ten potencjał efektywności energetycznej można uwolnić. Tego się nie da zrobić przed sezonem grzewczym, jak chciałby pan premier Morawiecki. Natomiast my musimy w tej chwili zacząć te inwestycje. Musimy pomóc polskim gospodarstwom domowym, tak żeby uodpornić je na skutki tego kryzysu energetycznego, który obawiam się nie skończy się wraz z tym sezonem grzewczym. No też na to wszystko niestety wskazuje pan Rafał Jedwabny. Jak to jest, że my wyeksportowaliśmy prawie 4 miliony ton węgla, to są dane GUS-owskie, jednocześnie sprowadzamy węgiel marnej jakości i sprzedajemy węgiel taki, który by się tutaj bez problemu nadawał do spalenia. Jak pan to wyjaśni? Panie redaktor, to, co wyprawia polski rząd na chwilę obecną, naprawdę jest trudno ogarnąć racjonalnie myślącym osobom. My tej spójności w polityce energetycznej państwa nie mamy już od wielu, wielu, wielu lat. Ja tylko przypomnę, że kryzys energetyczny, on się nie zaczął teraz od napaści Rosji na Ukrainę, on trwa już od zeszłego roku. Informowaliśmy pana premiera, że tą politykę, którą on prowadzi, doprowadzi do tego, że Polacy zostaną bez ciepła, jak i bez energii. Trudno mi się odnieść do tego, bo ja powoli zaczynam wierzyć w to, że rządzą nami, ja przepraszam za te słowa, ale idioci. My w momencie, kiedy potrzebujemy tego węgla, wysyłamy go za granicę. W momencie, kiedy polskie kopalnie zaczęły pracować 7 dni w tygodniu, żeby ten węgiel wydobyć, prosiliśmy, żeby energetyka robiła zapasy. No, ten węgiel był sprzedawany i energia była sprzedawana za granicę, gdzie zarabiano świetne pieniążki, ale wtedy mówiliśmy, że przyjdzie okres jesienny, zimowy i nie będziemy mieli tego węgla dla Polaków. Nikt nas nie chciał słuchać. No, dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. No, cóż tu można więcej dodać? No, powiedział pan bardzo mocne słowa. Rząd odpowiada, że robi co może, żeby Polaków ogrzać jednak na zimę i że nie będzie tak, że domy będą nieogrzane. Pani minister Moskwa to powtarza. To jeszcze... Pani redaktor, rząd zgotował Polakom piekło pod postacią tego, że dzisiaj nie mają czym palić w piecach. Pani minister Moskwa wczoraj stwierdziła, że 80% węgla zakontraktowanego z zagranicy już wpłynęło do Polski. No wszystko się niby zgadza. Tylko ja proponuję pani minister Moskwie, panu premierowi wyjść z tych marmurowych salonów, wsiąść do tych swoich limuzyn, przejechać się po kraju, przejechać się po składach węglowych i niech nam pokażą, gdzie ten węgiel jest, bo tak dalej nie można okłamywać Polaków. My mówimy już od wielu miesięcy, że węgla zabraknie. Rząd polski zapewniał Polaków, nie kupujcie węgla, tego węgla będzie pod dostatkiem. Zamówiono potężne ilości węgla, zapominając, że przez polskie porty można może rocznie maksymalnie przeładować 5 milionów ton, ale to tylko w takim wypadku, że nic nie będziemy innego robić, tylko przeładowywać ten węgiel. No, polityka
polskiego rządu jest, dzisiaj mogę powiedzieć otwarcie, to jest szalona polityka, która prowadzi nas do upadku. My stajemy się tak naprawdę państwem, które za chwilę zostanie bez energii. Chciałam zapytać pana Gułę o to, co wczoraj rząd zaprezentował, czyli właśnie tę tarczę solidarnościową i oszczędzanie, czyli to, jeżeli ktoś będzie oszczędzał i no, gospodarstwo zużyje nie więcej niż 2000 kWh, to będzie miał zapewnione niższe ceny energii. Jak pan to ocenia? To jest czas oszczędzania, bo to wszystkie kraje mówią w tej chwili jednym głosem. No to niestety jest przykład kolejnej nieprzemyślanej, niespójnej, chaotycznej polityki. A ta propozycja, którą wczoraj usłyszeliśmy, a ja dokładnie odsłuchałem całą konferencję prasową pana premiera Morawieckiego, ona pomija 1 000 000 gospodarstw domowych, które ogrzewane są za pomocą energii elektrycznej. W bardzo ciężkiej sytuacji będą ludzie, którzy na przykład mieszkają w budynkach wielorodzinnych, w kamienicach i wykorzystują piece elektryczne, piece akumulacyjne do ogrzania swoich mieszkań. U tych ludzi zużycie energii elektrycznej znacząco przekracza ten limit ceny gwarantowanej, którą zaproponował rząd, czyli znacząco przekracza te 2000 kWh rocznie. Przykładu dzisiaj rozmawiałam z osobą, przerażoną osobą w kamienicy w Krakowie, która jest samotną, starszą osobą, niedogrzewającą łazienki w zimie, niedogrzewającą kuchni. Ona na ogrzanie pomieszczenia, w którym przebywa, zużywa 5000 kWh. I dla tych ludzi nie przedstawiono wczoraj żadnych... Czy pan dysponuje jakimiś wyliczeniami, jakie rachunki będą płacić właśnie na przykład tacy ludzie? Te rachunki mogą być bardzo wysokie. Pan premier wczoraj nie powiedział, z jaką ceną ponad tą cenę gwarantowaną będziemy mieli do czynienia. Pan premier nie powiedział, ile będzie kosztować energia elektryczna według tej uwolnionej taryfy. Czyli to jest na razie jeden wielki znak zapytania, jak rozumiem. Do nas dochodzą w tej chwili słuchy, że ten wzrost taryfy może wynosić 30-40%. No to proszę sobie wyobrazić osobę, która w tej chwili płaci już za ogrzewanie 2,5 tysiąca złotych mieszkania za energię elektryczną, a w tym sezonie grzewczym dostanie 40% lub 30% podwyżki. Panowie, bo muszę bardzo tutaj dbać o czas. Chciałam jeszcze pana Jedwabnego zapytać, kiedy pana zdaniem sytuacja wróci do jako takiej normy? Króciutko. Czy ta sytuacja, panie redaktorze, szanowni państwo, do normy nie wróci, bo rząd polski nie robi nic, żeby ta sytuacja wróciła do normy. Proszę pamiętać, że to jest w tym roku mamy zimę, ale ta sytuacja nie poprawi się po tej zimie. My mamy kolejny rok, mamy za 2 lata zimę. Polski rząd nic nie robi, żeby to poprawić. Górnictwo zmniejsza wydobycie, zgodnie z umową społeczną zmniejszamy wydobycie. No, skazujemy Polaków na ubóstwo energetyczne i tu trzeba sobie to szczerze powiedzieć. Temat, który na pewno wróci w kolejnych wydaniach Debaty Dnia. Bardzo panowie dziękuję. Rafał Jedwabny, Sierpień 80, Polska Grupa Górnicza, Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy. Dziękuję. To była piątkowa Debata Dnia. Raport przed nami. Spokojnego weekendu i do poniedziałku do godziny 20. Do zobaczenia. Pójdziecie, kurczę, w radę z torbami, jakby dzieci źle jeździli. Nowe, ostrzejsze przepisy. Chcielibyśmy, żeby te przepisy dotarły przede wszystkim do tej naszej mentalności. Wyższe kary, więcej punktów. Nie wierzę w to, że bezpieczeństwo nam się poprawi. Raport o godzinie 21 w Polsat News. Miał jakiś drąg, kij i uderzył mnie prosto w twarz. Podlecieli, uderzyli mnie w głowę. Cała wieś sterroryzowana przez jedną rodzinę. Dla mnie to są wieczyste nieroby. Mieszkańcy na łasce agresywnych sąsiadów. Ja tu właśnie się obawiam o swoje życie. Państwo w państwie. Niedziela 19:30. Tematy, którymi...